Witajcie! Dzisiaj wzór liście, wzór ażurowy z liściami. Znowu wzór, który możecie wykorzystać na wszystkie Wasze projekty, to znaczy jeżeli dziergacie na dwóch drutach, tak jak dzisiaj będziemy dziergać, czy w okrążeniach na drutach z żyłką, czy nawet możecie go wykorzystać, ten wzór, jak robicie na pięciu drutach. Jest bardzo oryginalny, bardzo ładny ten wzór i w sumie nie jest trudny do zrobienia. Bardzo ładnie się reprezentuje na wszystkie letnie projekty. Tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda lewa strona. Oczywiście mamy znowu szpic do tego wzoru. I popatrzcie, mamy liczbę oczek podzieloną przez 17. Plus dwa oczka przed raportem, plus dwa oczka brzegowe, które znowu nie są zaznaczone. Na wysokość mamy 20 rzędów lub 20 okrążeń, jeżeli robicie w okrążeniach. 21. Rozpoczynacie znowu od pierwszego. I teraz robiąc na drutach z żyłką, ja przepraszam za mój głos, ale ja mam coś stale z tym w piątek, już mam termin do lekarza. Robiąc na drutach z żyłką, macie tylko liczbę oczek podzielną przez 17. Nie macie tych dwóch oczek przed raportem, jak również nie macie oczek brzegowych. Na wysokość macie również 20 okrążeń. Na niebiesko zaznaczyłam znowu oczka prawe. Na zielono to są narzuty. Tutaj mamy dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, ale przeciągnięte. To są dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Tu są trzy oczka razem ze skłonem w prawą stronę i trzy oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Te pomarańczowe znaczki oznaczają trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. Rzędy parzyste przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Okrążenia parzyste przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Na drucie mam 17 oczek na jeden raport, plus 2 oczka przed raportem, plus 2 oczka brzegowe. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Pierwsze oczko brzegowe zdejmujemy, nie przerabiamy. Następnie mamy 2 oczka prawe, to są te 2 oczka przed raportem. Rozpoczynamy raport. Narzut, kolejne 2 oczka przerabiacie razem, wsuwając prawy drut pod przednie ścianki i to oczko, które tu powstanie, ma skłon w prawą stronę. Robimy jeden narzut i teraz trzy razy powtarzamy dwa oczka razem na prawo. Raz, dwa i trzeci raz. Następnie mamy dwa prawe oczka, jeden narzut, trzy prawe, narzut i dwa kolejne oczka przerabiamy razem ze skłonem w lewą stronę, przeciągnięte. Pierwsze oczko zdejmujemy z drutu lewego na prawy bez przerabiania. Kolejne oczko przerabiamy na prawo i teraz to oczko, które zdjęliśmy, przeciągamy nad tym przerobionym. Jeden narzut i dwa oczka prawe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie jest tylko jedno oczko brzegowe i ja je przerabiam na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i drugi parzysty rząd. Przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Robiąc w okrążeniach, przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Również narzuty przerabiacie na prawo. W rzędach przerabiacie narzuty również na lewo. Tak jak wszystkie w rzędach parzystych oczka. Trzeci rząd. Brzegowe.
przed raportem dwa oczka prawe. Rozpoczynamy raport, jeden narzut, dwa razy ze skłonem w prawą stronę, narzut, dwa razy skłon w prawą stronę, jeszcze raz, dwa razy skłon w prawą stronę i trzeci raz, dwa razy skłon w prawą stronę, a więc pod przednimi ściankami. Robimy jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut, dwa prawe, jedno zdejmujemy, kolejne przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przyciągamy nad tym przerobionym. Narzut i jeszcze raz zdejmujemy, przerabiamy, przeciągamy. Narzut, dwa oczka prawe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim Waszym raporcie macie jedno oczko brzegowe, przerabiamy je na lewo. Odwracamy robótkę i kolejny parzysty rząd. Przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Piąty rząd. Po oczku brzegowym znowu mamy dwa oczka przed raportem, które przerabiamy na prawo. Rozpoczynamy raport. Narzut dwa razy na prawo. Narzut dwa razy na prawo. I jeszcze raz dwa razy na prawo. Narzut, trzy prawe oczka. I teraz dwa razy ze skłonem w lewą stronę przeciągnięte. Jeden narzut i jeszcze raz dwa razy przeciągnięte. Narzut, dwa oczka prawe. Po ostatnim raporcie zostaje Wam tylko jedno oczko brzegowe. Przerabiamy je na lewo. To był teraz piąty rząd, szósty. Znowu wszystkie oczka na lewo. Siódmy rząd, oczko brzegowe. Następnie mamy dwa oczka na prawo przed raportem. Jeden narzut, dwa razy ze skłonem w prawą stronę. Kolejne trzy oczka, które są na lewym drucie, musimy przerobić razem, żeby miały skłon w prawą stronę. A więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych trzech oczek i przeciągamy włóczkę. I to oczko, które tu powstaje, ma skłon w prawą stronę. Robimy jeden narzut i pięć oczek prawych. Piąte. Następnie jest jeden narzut, jedno oczko prawe, dwa oczka razem przeciągnięte, a więc skłon w lewą stronę, narzut, dwa oczka razem przeciągnięte, narzut i dwa prawe oczka. U mnie jest już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracam robótkę i ósmy rząd. Przerabiam znowu wszystkie oczka na lewo. Dziewiąty rząd. Oczko brzegowe. Przed raportem dwa oczka prawe. Jeden narzut. Rozpoczynamy raport. I teraz kolejne trzy oczka przerabiamy razem, z tym, żeby to środkowe było na wierzchu. Wsuwamy prawy drut pod dwa pierwsze oczka z tych trzech, ale tu od lewej strony. Zdejmujemy te dwa oczka z lewego na prawy drut, odwracamy prawy drut w stronę lewego i nakładamy znowu te trzy oczka na lewy drut. I teraz już możecie widzieć, że to środkowe oczko jest jako pierwsze. I teraz przerabiamy wszystkie trzy oczka pod tylnymi ściankami razem. I to środkowe jest w tej chwili na wierzchu. Robimy jeden narzut, jedno oczko prawe. Jeden narzut, cztery prawe. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym.
jedno prawe i powtarzamy. Zdejmujemy, przerabiamy i to zdjęte przeciągamy. Narzut i jeszcze raz. Następnie mamy jeden narzut, dwa oczka prawe i u mnie już jest oczko brzegowe. Odwracam robótkę i robię kolejny, dziesiąty rząd, wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w 11 rzędzie, po oczku brzegowym, przed raportem, dwa oczka prawe. Rozpoczynamy raport, jeden narzut. Dwa razy ze skłonem w prawą stronę, narzut, trzy oczka prawe, narzut, dwa prawe, jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to przeciągamy. Jeszcze raz to samo, dwa razy przeciągnięte i jeszcze raz, dwa razy przeciągnięte. Narzut i kolejny raz, dwa oczka razem, przeciągnięte. Narzut i dwa oczka prawe. Powtarzacie raporty, po ostatnim raporcie macie tylko jeszcze oczko brzegowe. Odwracacie waszą robótkę i znowu 12 parzysty rząd. Przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Pamiętajcie, że robiąc w okrążeniach przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Rząd 13. Po oczku brzegowym, znowu dwa oczka prawe przed raportem i rozpoczynamy raport. Narzut, dwa razy skłon w prawą stronę, narzut i jeszcze raz, dwa razy ze skłonem w prawą stronę, dwa prawe, narzut, jedno prawe, narzut. Trzy razy musimy przerobić oczka razem, po dwa oczka razem przeciągnięte. Drugi raz i trzeci raz. Narzut i jeszcze raz. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Narzut, dwa oczka razem. Dwa oczka prawe, przepraszam. Powtarzacie wasze raporty i po ostatnim raporcie macie tylko jeszcze jedno oczko brzegowe, które przerabiamy na lewo. Jesteśmy w 15 rzędzie. Po oczku brzegowym znowu mamy dwa oczka prawe przed raportem. Rozpoczynamy raport. Narzut dwa razy na prawo, narzut, dwa razy na prawo i jeszcze raz, dwa razy na prawo. Narzut, trzy oczka prawe, narzut, jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym. Jeszcze raz, jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy jeden narzut i jeszcze raz dwa oczka razem przeciągnięte. Narzut i dwa oczka prawe. Na końcu jedno oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był teraz 15 rząd. Przerabiamy 16 rząd, wszystkie oczka na lewo. Rząd 17, po brzegowym, znowu dwa oczka prawe przed raportem. Raport narzut, dwa razy na prawo, narzut, dwa razy na prawo, jedno oczko prawe, narzut, pięć prawych. Jeden narzut
I teraz mamy kolejne trzy oczka, które są na lewym drucie. Musimy przerobić razem, żeby miały skłon w lewą stronę. Wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek. Przeciągamy naszą włóczkę i oczko, które tu powstało, ma skłon w lewą stronę. I teraz robimy jedno oczko, dwa oczka razem przeciągnięte, a więc pierwsze zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte, nieprzerobione przyciągamy nad tym przerobionym. Jeden narzut i dwa oczka prawe. Po ostatnim waszym raporcie robicie tylko oczko brzegowe na lewo. To był teraz 17 rząd, 18 znowu wszystkie oczka przerabiamy na lewo. Rząd 19, oczko brzegowe, dwa oczka prawe przed raportem. Rozpoczynamy raport, narzut, dwa razy skłon w prawą stronę, narzut, dwa razy skłon w prawą stronę. Jedno prawe i jeszcze raz dwa razy ze skłonem w prawą stronę. Cztery oczka prawe. Narzut, jedno prawe, narzut i znowu mamy trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu, a więc te pierwsze przenosimy z lewego na prawy drut, odwracamy ten drut prawy w stronę lewego znowu, nakładamy te dwa oczka z powrotem na lewy drut i teraz te trzy oczka przerabiamy razem, wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek. Robimy jeden narzut i dwa prawe. Po ostatnim waszym raporcie macie tylko na końcu jeszcze oczko brzegowe na lewo. Odwracacie waszą robótkę i jesteście teraz w 20. ostatnim rzędzie i tutaj znowu przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Jak zakończycie 20 rząd czy 20 okrążenie, to znowu zaczynacie od pierwszego. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Serdecznie wam dziękuję, że znowu gościliście na moim kanale. Będę się cieszyła, jeżeli wam się spodobało, jak zostawicie swojego lajka czy komentarz. Zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć.